Szalom i dzień dobry. W naszej serii wykładów o rabinów Talmudu doszliśmy dzisiaj do wykład nie o specyficznym rabinie, ale raczej o zwyczaj rabinów w erze Amoraitów, czyli od początek III wieku do może V, a nawet VI wieku. I on owszem jest przedstawiony przez kilku rabinów, ale to nie chodzi o ich specyficznie, tylko ogólnie o dwa zwyczaje rabinów. Jeden zwyczaj w Babilonii, jeden zwyczaj w ziemi Izraela. Talmud w traktacie Kiddushin, folio 29b, mówi następująco. Powiedział rab Jehuda w imię Szmuela: człowiek powinien się najpierw ożenić, znaczy mężczyzna powinien się najpierw ożenić, a potem pójść studiować w Jesiwie. Znaczy ja troszeczkę innymi słowami to ująłem. Chodzi o to, że no, człowiek powinien zawsze studiować Torę, ale jasne było wszystkim, że nie może każdy człowiek zawsze studiować Torę. Ale żeby zostać prawdziwym studentem Tory, no to każdy musiał poświęcić jakiś prawdziwy czas, nie dzień, nie miesiąc, może rok, może dwa, może pół roku, zależy, żeby full time studiować Torę, całoczasowo, żeby na tyle nabyć umiejętności studiowania, że potem on może wrócić do, że tak powiem, normalnego życia, w którym on pracuje i tak dalej, i będzie mógł studiować troszeczkę Torę codziennie, ale on będzie już umiał studiować. Tak? Żeby nabyć tą umiejętność, to on musi przez jakiś czas, w jakimś momencie swojego życia poświęcić się do całoczasowego studiowania, czyli innymi słowy studiowanie w Jesiwie. No więc, mówi rab Jehuda w imieniu Szmuel, że człowiek powinien, mężczyzna powinien się najpierw ożenić, a potem poświęcić ten kawałek czasu swojego życia do całoczasowego studiowania Tory. Najpierw się ożenić, potem Jesiwa. Powiedział do niego rabbi Jochanan: ale jak to możliwe? Kiedy on się żeni, to kamień młyński on ubiera na swoją szyję i wtedy on już nie może studiować Torę. Mówi nam Talmud, oni się w zasadzie rzeczy nie sprzeczają, dlatego że rabbi Jehuda, który jest rabinem w Babilonii, on mówi o zwyczaj babiloński, a rabbi Jochanan jest rabinem ziemi Izraela, on mówi o zwyczaj ziemi Izraela. Czyli w Babilonii mężczyźni się najpierw żenili, a jakiś krótki czas po małżeństwie jechali do Jesiwa, do Jesiwy, tam studiowali przez full time, jak się mówi, przez jakiś czas. A w ziemi Izraela to oni najpierw poświęcali ten czas do całoczasowego studiowania Tora, potem się żenili. Powstaje oczywiście pytanie, dlaczego w Babilonii robili tak, dlaczego w ziemi Izraela robili inaczej. I to nam pokaże różne zwyczaje różnych rabinów w różnych krajach. Tak? Izrael z jednej strony i Babilonia z drugiej strony. Chciałbym przedstawić dwie interpretacje. Jedna interpretacja mówi, że po prostu kobiety były inne zwyczaje co do pracy kobiet. W Babilonii kobiety pracowali. Skoro kobiety pracowali, to mężczyzna nie musiał się martwić, że po małżeństwie on ubiera kamień młyński na swoją szyję, czyli że on musi ją utrzymywać i on nie może się, że tak powiem, ruszyć z domu. To skoro ona pracowała, skoro kobiety pracowali w Babilonii, to mężczyzna nie musiał się tego bać i mógł pojechać po małżeństwie i studiować w Jesiwie na jakiś czas. Natomiast w Izraelu, mówi ta interpretacja, w ziemi Izraela, to kobiety nie pracowali i dlatego musiał mężczyzna utrzymywać swoją żonę i dlatego on wiedział, że po małżeństwie on już nie będzie mógł poświęcić się do studiowania Tory całoczasowo, full time, jak się mówi, i dlatego on musiał to zrobić przed małżeństwem, więc po prostu z siły rzeczy.
Druga interpretacja, znaczy może jeszcze dodam, że ta pierwsza interpretacja, ona pasowałaby do opisu po prostu całego okresu Amuraitów, czyli od III wieku do VI wieku, a może do jeszcze później, może też okres Geonim w Babilonii, czy do IX wieku. To nie jest interpretacja, ta pierwsza interpretacja nie jest specyficzna do tego, nie jest specyficzna do pierwszej części okresu Amoreitów. A druga interpretacja, jak zaraz zobaczymy, jest specyficzna do tego okresu, do tego pierwszego okresu ery Amoreitów, do którego, do tego okresu należali ci rabini tutaj cytowani, Rabbi Huda i Szmuel i Rabbi Ochala. Bo druga interpretacja mówi tak, że w tym czasie byli najwięksi mędrcy byli w Izraelu, w ziemi Izraela. I dlatego w Babilonii człowiek, który chciał być poważnym studentem Tory, musiał poświęcić jakiś czas, okres czasu swojego życia w jeszivach w ziemi Izraela. Więc on musiał wyjechać z Babilonii. A jak mężczyzna musi wyjechać ze swojego domu, wiedząc, że on kiedyś wróci, no to dla spokoju swojego serca, żeby mógł się skupiać nad studiami w ziemi Izraela, to on musi się najpierw ożenić. Dlatego, że jeśli on się nie ożeni, no to on będzie się zawsze obawiał, że a nuż, kiedy on wróci, to wszystkie dobre dziewczyny, że tak powiem, już wyszli za mąż. Tak? Zwłaszcza jeśli na przykład on się wychował w danej miejscowości, on już zna, no, on zna mniej więcej dziewczyny w swoim wieku i on już się może zainteresował, zaciekawił, może nawet zakochał, no to jeśli on wyjedzie jeszcze nie żonaty, to on będzie się cały czas bał, a nuż widelec, kiedy ja wrócę do Babilonii, już nie będzie. Tak? Jak również oczywiście w tamtych czasach żaden telefon, żaden Skype i tak dalej, więc jeśli on pojechał na rok albo na dwa, to on też obawiałby się, że kiedy on wróci, on będzie jak zupełnie cudzy człowiek. Będzie musiał ponownie poznawać ludzi, no i jeszcze będzie mu trwało dłużej, żeby znaleźć tą bratnią duszę, żeby znaleźć swoją żonę. Znaczy, żeby znaleźć żonę. No i dlatego mówi ta interpretacja i to ta interpretacja odnosi się właśnie do pierwszej części okresu Amoreitów, bo wtedy jeszcze w Izraelu byli najwięksi mędrcy, a nie w Babilonii. No to w tym okresie oczywiście człowiek w Babilonii, jemu było rekomendowane najpierw się ożenić, a potem pojechać do jesiwy, żeby móc w jesiwie oddać się totalnie do studiowania Tory, nie obawiając się, że no nie obawiając się, że nie znajdzie żonę, bo już jest żonaty. Oczywiście to nie odnosiłoby się do ludzi w ziemi Izraela, dlatego że no oni już mieszkają w ziemi Izraela, to oni nie muszą nigdzie jechać, żeby studiować u największych mędrców. Oni co wieczór wracają do domu i skoro oni co wieczór wracają do domu, no to oni nie muszą się obawiać, że a nuż widelec, ta dziewczyna, w której ja się zakochałem, ożeni się, wyjdzie za mąż za kogoś innego w tym czasie, kiedy ja jestem w jesiwie, dlatego że ja owszem jestem w jesiwie, ale co wieczór wracam do domu, do tej wsi albo do tego miasta tam, gdzie ja mieszkam, albo może jesiwa jest w tej wsi albo w tym mieście, więc ja w ogóle nigdy się stamtąd nie ruszam. No i nie muszę się obawiać, że nie znajdę, że będę później miał ciężej znaleźć żonę. Więc te dwie interpretacje, jedna się odnosi do po prostu no ta pierwsza, którą przedstawiliśmy, po prostu do różnego, można powiedzieć, systemu finansowego, jeden w ziemi Izraela, drugi w Babilonii, tam gdzie żony pracowali, tam gdzie kobiety pracowali, czyli w Babilonii, tam mógł mężczyzna poświęcić do studiowania Tory po małżeństwie i dlatego lepiej, żeby tak zrobił, bo wtedy nie będzie się musiał martwić. Rambam i Shulchan Aruch, Maimonides i Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo,
którzy też o tym pisali, to raczej tam brzmi, tam nic nie mówią o tym, że ewentualnym przeprowadzeniem się z Babilonii do ziemi Izraela, czy coś takiego, tylko po prostu mówią, że człowiek, mężczyzna, który jest żonaty, to jakby no, spokojniejsze serce. Dlatego Maimonides mówi, że jeśli on nie potrzebuje, to jeśli mężczyzna nie czuje jeszcze, że on potrzebuje się ożenić, no to on powinien najpierw poświęcić się full time do studiowania Tory, bo to jest jasne, że wtedy on jest no, bez żony, bez dzieci, on nie musi w ogóle myśleć o niczym oprócz studiowania Tory, ale jeśli on czuje, że on chce znaleźć tego partnera w życiu, tą bratnią duszę, jak się mówi, no to on powinien najpierw to zrobić, a potem się ożenić. No i oczywiście ta dyskusja w Talmudzie i wśród interpretatorów Talmudu się odnosi jak najbardziej nadal do dnia dzisiejszego. Uczymy się parę ważne rzeczy. Pierwsza i najważniejsza rzecz w zasadzie rzeczy jest, że człowiek musi poświęcić jakiś czas, jakiś okres czasu swojego życia do całoczasowego studiowania Tory, do jesiwy. Dlatego, że to jest jedyna możliwość, żeby zostać prawdziwym studentem Tory. To jest w zasadzie rzeczy pierwsze przesłanie tego fragmentu Talmudu i to jest coś, co ludzie często omijają. Mówię nawet o ludzi, którzy są religijni i którzy chodzą na jakieś wykłady i tak dalej. Człowiek powinien się starać jak najbardziej, żeby mógł jakiś okres czasu spędzić w tej atmosferze całoczasowego studiowania Tory, bo to daje po prostu tyle, nie tylko ze względu na wiedzę, ale ja powiedziałbym jeszcze bardziej ze względu na umiejętność. Umiejętność, człowiek zawsze będzie pamiętał tą atmosferę i będzie mógł z przyjemnością studiować Torę, dlatego, że będzie pamiętał tą atmosferę, tam gdzie wszyscy studiowali cały dzień i w sensie no nie będzie to dla niego czegoś obcego, jak jakikolwiek inny temat, tam gdzie człowiek, owszem, był w szkole, był w gimnazjum, był w liceum, był na uniwersytecie, ale tam to jakby on studiował, to żeby, znaczy zdał egzamin, nauczył się to, co musiał i dalej. W Torze to nie jest tak. W Torze to największa wartość nie jest tylko nabywanie wiedzy, żeby po prostu tutaj zaprogramować, aha, to jest koszerne, to nie jest koszerne, tylko największa rzecz jest same studiowanie dla głębszego zrozumienia Tory. I żeby umieć to robić, to trzeba się tego nauczyć. Nie mówię tylko nauczyć w sensie akademickiego, żeby znać na tyle dobrze hebrajski, aramejski, Talmud, czy Torę, czy co by tam nie było, tylko również, a może przede wszystkim, żeby człowiek nabył tą duszę oddania się do studiowania Tory, no i tą duszę można nabyć chyba tylko i wyłącznie w miejscu tam, gdzie to robią, czyli w Yeshivach. Pozdrowienia z Jerozolimy, z Izraela i mam nadzieję, że jak najwięcej z polskich Żydów, do których przede wszystkim, albo dla których przede wszystkim nagrywam te wykłady, że wezmą to do serca i być może przyjadą na jakiś krótki czas do Izraela, tam gdzie są najlepsze yeshivy w świecie. Pozdrowienia i shalom.